Słoń, ten nieco kiczowaty, z podniesioną trąbą, dla człowieka jest symbolem szczęścia. Natomiast człowiek dla słonia mógłby być raczej symbolem nieszczęścia. Pragniemy kupić sobie figurkę najwyższej jakości, z kości słoniowej, by postawić ją na półce jako symbol szczęścia, ale cierpią zwierzęta. Witam Państwa serdecznie, program Bez Komentarza. Dzisiejszym gościem jest pani Mieczysława Goździk, prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników Opieki i Opieki nad Zwierzętami. Witam panią bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Czy człowiek faktycznie może być symbolem nieszczęścia dla zwierzęcia, w tym przypadku dla słonia? I to jest cytat za Martyną Wojciechowską powtarzany. Nie tylko może być, ale bardzo często jest. To, co potrafi człowiek zgotować zwierzęciu, to, proszę Państwa, lepiej czasami nie opowiadać, pominąć milczeniem, bo człowiek jest bardzo okrutny. Ja bardzo często, nawet na różnych spotkaniach edukacyjnych w szkołach z dziećmi, mówię, że jest to bardzo brzydkie, co mówię, ale wstydzę się czasami mówić, że jestem człowiekiem, bo właśnie oglądam tę drugą stronę życia. To jest tak jak z ludźmi w szpitalach. Nie widzi się tego nieszczęścia, dokąd się tam nie trafi, bo na ulicy chodzą szczęśliwi, zdrowi. Natomiast w szpitalach są chorzy i to samo jest przy sprawowaniu, tak jak my, opieki nad zwierzętami. Tam, gdzie zabieramy zwierzęta udręczone, bezdomne, wyrzucone, poprzywiązywane do drzew. Zresztą człowiek, no mówię, okrutny jest wobec zwierząt. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, czy sprawia mu to przyjemność. Właśnie mówi się, że pies, na psa się powołujemy często, jest największym przyjacielem człowieka. Ale człowiek czy tę przyjaźń potrafi docenić, odwzajemnić? Czy kiedy zbliża się taki najgorszy okres, chyba wakacyjny, kiedy bezdomnych zwierzaków jest najwięcej, wtedy obserwujemy tę, w cudzysłowie, przyjaźń? Człowiek często bierze sobie psa pod jakimś takim wpływem impulsu. Różne są tego powody. A to dziecko na mamie wymusza, weź mi pieska, a to jakiś tam prezent gwiazdkowy. Wiele jest takich powodów, dla których człowiek sobie bierze psa. Zdaje sobie z tego sprawę, że jest to przyjaciel. A co się potem dzieje? Właśnie przychodzą wakacje i część z tych wszystkich nieodpowiedzialnych ludzi, no, wyjeżdża sobie na urlop i co tam pies. Więc się go zostawia na 2 tygodnie. Ja miałam kiedyś taką interwencję, której nie zapomnę chyba do końca życia, kiedy z policją musieliśmy się włamać do mieszkania i wydostać stamtąd sukę, która była tylko szkieletem. Suka zjadała papier, zjadała futryny z drzwi. A działo się tak dlatego, że pani ją po prostu zostawiła. Zagłodziła. Zagłodziła. Uratowaliśmy tę sukę, ale takich przypadków jest wiele. Jeśli nie w taki sposób, że zamykane są w mieszkaniach, to bardzo często wywożone są do lasów i po to, żeby nie wróciły, przywiązywane do drzew. To mowa o nieodpowiedzialnych właścicielach zwierząt, czworonogów. Jak pani ocenia politykę i prowadzenie Tomaszowskiego schroniska? Trochę zdumiona. Tu kwestia odpowiedzialności osób, którzy administrują i zarządzają placówką. Trochę zdumiona jestem, byłam tam tydzień temu, owszem, jest tam czysto, psy mają schludnie, posprzątane jest, ale jakieś dziwne ruchy się tam dokonują, bo psów jest bardzo mało przyjętych z ulic. Ja nawet wczoraj, będąc na mieście, spotkałam 8 psów, którymi się w ogóle nikt nie interesował i tak jest codziennie. Natomiast słyszę, docierają do mnie sygnały, że administrator schroniska jeździ po posesjach, chodzi na posesję i zabiera ludziom psy. To jest bezprawne. Ma takie samo prawo jak ja. Artykuł 7 ustawy o ochronie zwierząt mówi, w jakich przypadkach wolno zabrać zwierzę. I owszem, w przypadku, kiedy zwierzę jest dręczone, kiedy jego życiu i zdrowiu zagraża niebezpieczeństwo, można to zrobić natychmiast. Natomiast w pozostałych przypadkach to nie tak prosto jest to zrobić, tym bardziej, że nawet jak zabiera się zwierzę, to trzeba wystąpić do wójta, burmistrza czy prezydenta o wydanie nakazu administracyjnego. Czy dotarła pani do osób, które zetknęły się z panem, o nim mowa? Tak, i to nawet wczoraj. Ja dzisiaj mam nieprzespaną noc po tym, co ja tam usłyszałam. Od właścicielki? Od właścicielki, tak, 7-miesięcznego szczeniaka. Jak zachowywał się pan, ponieważ zostałam zawiadomiona przez lekarza weterynarii, że dzieje się tam coś niepokojącego, że właśnie autorem tego niepokoju jest pan,
udałam się tam wczoraj, co by obejrzeć zwierzę i rzeczywiście sprawdzić, czy nie ma podstaw do tego, żeby zwierzę zabrać. Czy jego stan budził Pani niepokój? Stan zwierzęcia? Żadnego niepokoju. W takim razie skąd wizyta? Pana Szczeniak jest śliczny, bardzo ładnie wygląda, jest wręcz przepasiony, powiedziałabym, biega sobie luzem, ma opiekunkę. Pan tam się przyczepił, że buda jest nie taka, ale ten pies w tej budzie nie spał. On miał takie wejście do budynku gospodarczego, także on nie marzł. Ma już nową budę, pani zapłakana pojechała po nową budę. Pan zarzucał, że pies jest nieszczepiony przeciwko wściekliźnie. Tak, nie był szczepiony, ale proszę Państwa, od zwalczania chorób zakaźnych jest lekarz weterynarii i ja na przykład powstrzymuję się od wyciągania daleko idących wniosków, bo to nie o to chodzi. My w ten sposób zniechęcimy potencjalnych adoptujących. Jak będziemy ludziom się naprzykrzać i wykorzystywać ustawę o ochronie zwierząt jako aparat represji. Nie wiem, bardzo się boję tego, co robi pan, bo dwa przypadki wychwyciłam w ciągu 2 dni. Ludzi, którzy się zwrócili albo do lekarza, albo do mnie z tym problemem. Natomiast słyszę od różnych innych ludzi z bardzo różnych części miasta, że pan ten jeździ, po prostu obserwuje posesję. Pani ze łzami w oczach mówiła, że był arogancki, chamski, robił jej zdjęcia bez jej wiedzy i zgody i ona sobie na to nie chciała pozwolić. Pani 3 noce nie śpi, ja jestem chora po spotkaniu z tą kobietą. Czy wie pani, jak zachowują się obecnie psy w schronisku? No jest tam duży niepokój, bo powiem tak, Z czego wynikać może niepokój psa, zwierząt? Przez to, że ich świat został wywrócony do góry nogami, bo jest tam masa psów, które są bardzo długo. To są psy, które 2 lata są i więcej. I te psy mają pewien nawyk. No tak się psa szkoli między innymi. I te właśnie zwierzęta nauczone były, że miały o określonej godzinie sprzątanie, o określonej godzinie jedzenie, o określonej godzinie spacer, o określonej godzinie działy się pewne rzeczy. Natomiast w tej chwili karmienie jest przeniesione na późne popołudnie. Psy są nerwowe, gryzą siebie i gryzą pracowników. Jeden z pracowników został pogryziony przez psa, którego doskonale znał. I to mnie też niepokoi. Dlatego, że ja wiem, że na pewno administratorzy będą mi zarzucać zaraz, że ja to mówię w tej chwili z jakiejś zemsty, że nie wygrałam przetargu. Z jakiej zemsty? Nie, ja już w Radiu Fama mówiłam w dniu, kiedy składałam ofertę, że wiem, jakie będzie rozstrzygnięcie przetargu, że to stowarzyszenie z Trzcianki zostało już wcześniej tutaj ściągnięte. I że towarzystwo nasze nie ma z tym problemu, że się tam do schroniska po prostu nie dostało. Ja uważam i powtórzę nadal, że problem będzie miał Urząd Miasta, chociaż może jeszcze do końca o tym nie wie. Czy Urząd Miasta może nie wiedzieć, skoro tak wiele osób skarży się na złą sytuację, również kondycję psów, o tym, jak schronisko jest administrowane i prowadzone? A może włodarze boją się przyznać do jakiegoś błędu? Może nie wiedzieć i przyznać też pewnie się wstydzą. Natomiast może nie wiedzieć dlaczego. Dlatego, że ja zauważyłam takie dziwne ruchy u administratora, taki szum wokół tego schroniska, odkrywanie rzeczy, które do tej pory już były wiadome. Wczoraj dotarły do mnie informacje, że tam znaleziono kości. Ja o tym mówiłam już 4 lata temu, że na pewno tam jest masa psów pogrzebanych na terenie schroniska. Za to między innymi, że oskarżałam byłego administratora, musiałam mu zapłacić 500 zł, chociaż nie jestem przekonana do dziś, no ale z wyrokami sądu się nie dyskutuje, prawda, czy sąd miał rację. I boję się po prostu, że takimi dziwnymi, chaotycznymi działaniami będzie się maskować jakieś dziwne rzeczy. Dlaczego? Co mnie jeszcze bardzo niepokoi? Co ma pani na myśli, mówiąc dziwne rzeczy, maskowanie dziwnych rzeczy? No właśnie zabieranie psów. Jakieś pokrętne interesy? Jakieś zabieranie psów z posesji, wywożenie psów. Ja ciągle mówiłam. Jak można zabrać psa, który ma dobrą opiekę, jest, tak jak pani mówi, przekarmiony, a nie niedokarmiony, niedożywiony? No widać można. Ja może powiem w ten sposób. W Polsce jest bardzo dużo organizacji prozwierzęcych i te organizacje mają to do siebie, że jedne z nich bardzo ciężko pracują, pomagają zwierzętom i nie robią wokół tego szumu i nie robią sobie jakichś tam medialnych, nie wiem, show, tylko dlatego, żeby pokazać, że działamy.
Natomiast inni robią szum, a nie ma żadnych działań. I najfajniejsze to jest w tej chwili to, że nawet już hycle zaczynają się zrzeszać, współdzielnie, fundacje, czyli wiadomo, w którą stronę to idzie. I tak jak ja powiedziałam, pierwszym krokiem do zlikwidowania bezdomności, ja nawet zapraszałam doktor Sumińską, prosiłam, Urząd Miasta wtedy postąpił bardzo brzydko, bo ja zapraszałam samego prezydenta, żeby przyszedł na to spotkanie. I ja nie dlatego, żeby sobie zrobić reklamę, daleka jestem od tego, ja po prostu oczekiwałam, że miasto przyjmie jakąś spójną politykę przeciwdziałania bezdomności. A żeby taką politykę przyjąć, to trzeba w pierwszej kolejności zastanowić się nad przemyślanymi akcjami sterylizacji. Bo u nas w tej chwili jest już ogłoszona kolejna przez Urząd Miasta, ale nie wiem, czy ona będzie się cieszyła dużym powodzeniem. Czy adopcja zwierzęcia rozwiązuje problem bezdomności albo pomaga? Pomaga, bardzo pomaga. Pewne rzeczy w schronisku, ja nie mówię, że wszystko jest złe. To, co leży po stronie miasta, czyli to, że zwierzęta są czipowane, że zwierzęta są sterylizowane, to jest fajne. Natomiast co mi się nie podoba... Ale czy to nie jest obowiązkowe? Jest, ale są schroniska w kraju, które po prostu migają się, tak powiem, kolokwialnie. Ja bardzo się niepokoiłam jedną rzeczą. Tym wywożeniem tych psów, takim. Dla mnie adopcja to jest pójście do konkretnego właściciela. Wskazaniem jedynym do przewiezienia psa do tak zwanego tymczasu czy hotelu to jest już naprawdę ciężkie schorzenie, które nie daje się leczyć w warunkach schroniskowych. Ja miałam psy po bardzo skomplikowanych operacjach ortopedycznych. Psy unieruchamiane, psy w bandażach i też sobie z tym radziłam. Był jeden pies, którego poprosiłam wręcz wolontariuszy, żeby mi pomogli zabrać do hotelu. To był marmurek, który miał kilka kończyn pooperowanych jednocześnie, więc no, on po prostu leżał, trzeba go było dźwigać i tak dalej. Na to nie mieliśmy czasu, ale z pozostałymi zwierzętami doskonale schronisko sobie radzi, jak ma odpowiednią ilość pielęgniarzy i kochanych wolontariuszy, na których możemy... Wolontariusze mogą się zgłaszać dzisiaj? Którzy chcą pomóc serce. Mogą się zgłaszać do schroniska, bo wiem, że tam jest wolontariat. No różnie to w tej chwili jest, bo ci wolontariusze, którzy tam ze mną kiedyś współpracowali, skarżą się. Natomiast ja będę też... Skarżą się na agresję psów? Czy na agresję, na to, że po prostu nie mogą się porozumieć z administratorem. No mówię, wywożenie psów, proszę Państwa, to nie jest adopcja. Pęcznieje segregator, w którym są domy tymczasowe, on robi się wielki, maleje segregator z psami w schronisku, a mało jest adopcji, konkretnych adopcji. Bezdomność psów w Tomaszowie to problem powszechny? Bardzo, bardzo powszechny. Ja nie wiem, ile jest tych psów. Należałoby któregoś razu usiąść i policzyć. Nie zrobi się tego, jeśli miasto nie wprowadzi czipowania. Ale ludzie się bardzo boją, ludzie się boją, nie wiem dlaczego się boją. U mnie kiedyś jak przychodzili ludzie do schroniska, to mówili, proszę pani, pies będzie miał GPS, a ja będę namierzany. Nie, to nie na tym polega. To jest taki mały mikroprocesor, który jest wszczepiany pod skórę psu i to pomaga właścicielowi. To nie jest w celu przymuszenia go. Odnalezienia, gdyby zaginął? Gdyby zaginął, to on po prostu mówi, że oddalił się taki i taki piesek. Łatwo to jest czytać czytnikiem. Bardzo prosto jest znaleźć w bazie Safe Animal. Urząd Miasta dysponuje takim. Gdzie można psa zaczipować? Można zaczipować psa w lecznicach weterynaryjnych. Ostatnio bazę taką... Jaki to koszt? To jest około 50 zł. Powiem tak, gdybyśmy to zrobili masowo, to... Myślę, że byłby bardzo niewielki koszt, bo chipy u producentów w hurtowniach można kupić za niewielkie pieniądze, naprawdę niewielkie pieniądze, a naprawdę warto. Warto, bo w ten sposób, nawet jeśli tylko zaczipujemy nasze, tomaszowskie psy, to jak trafi się obcy pies, to wiadomo, że nie nasz. Natomiast swoje wtedy idzie i bardzo, bardzo chciałabym, marzy mi się, żeby Straż Miejska miała czytnik na wyposażeniu. Boże, ideał. Poza tym mówię, o tych sterylizacjach cały czas mówię. My jako towarzystwo prowadzimy całoroczną akcję sterylizacji. Finansujemy i dofinansowujemy, bo w zależności od zasobności portfela potencjalnego właściciela. Za ubiegły rok udało nam się 45 zwierząt wysterylizować. To dużo?
No jest to sporo jak na nasze warunki. Tomaszowskie warunki. Tak, teraz już 13 w tym roku mamy i dalej sterylizujemy. Poza tym pieniądze wydajemy również na szczepienie psów. Jak właściciela nie stać, na leczenie. Chodzimy, po prostu my pomagamy. Mówi się, że zwierzęta nie znają naszego języka, ale znają język emocji. Jak okazywać te emocje zwierzęciu, zwierzętom? Nieszczególnie trzeba się nad nim tam, prawda, pochylać i ono to wie. Zwierzę wie. Dobrego człowieka zwierzę wyczuwa. No to są lata praktyki i lata posiadania przeze mnie psów. To już prawie 40 lat mam psy. Więc ja znam ich mowę. Znam sposób, kiedy chcą się na mnie zdenerwować, kiedy chcą, żebym je pogłaskała i to nawet dotyczy takich obcych, napotkanych. Codzienne przebywanie uczy nas wzajemnie. My uczymy się od zwierząt, zwierzęta od nas, poznajemy się. Zbliża się czas wakacji, drodzy Państwo. Czas gorący dla pracowników różnych schronisk, z tego względu, że psy są porzucane. Mowa o psach, ale to są również koty i inne zwierzęta, prawda? Chciałabym, żeby Pani jako ekspert i miłośnik zwierząt, i wieloletni pracownik tutaj szczycący się pracą ze zwierzętami zaapelowała do wszystkich z prośbą o to, aby dbali, kochali o swoje zwierzęta i nie porzucali je w rowach, lasach. Już nawet nie tyle apel, co bardzo gorący apel. Proszę Państwa, kochajcie swoje zwierzęta. Nie ma większej, bezinteresownej miłości jak psia do człowieka. Wierzcie mi, ja obserwuję na ulicach ludzi bezdomnych, pijanych, obszarpanych i idące obok nich psy, wpatrzone z wielką miłością. Człowiek tego człowieka drugiego, takiego byle jakiego, będzie popychał, obrzucał obelgami. Pies nigdy tego nie zrobi. Pies jest fantastycznym przyjacielem i dla mnie osobiście członkiem rodziny. I dlatego bardzo proszę, kochajmy zwierzęta, nie dręczmy ich. To jest fantastyczna rzecz. Starsi ludzie, ja na przykład mam starszą mamę. Gdyby nie pies, którego wzięłam ze schroniska właśnie po operacji, to pewnie byłaby już unieruchomiona, bo nie chciałoby jej się nigdzie wychodzić. A w tej chwili ma obowiązek, bo wychodzi z pieskiem na spacer. Nie musi, bo mamy podwórko, ale ja jej mówię, że tak trzeba i idzie. Więc jest to fantastyczny terapeuta. Jest przecież, wiecie Państwo, że jest dogoterapia, że jest terapia kotami, czyli felinoterapia, że jest masa różnych takich zwierząt, które nam pomagają. Konie, hipoterapia, gdzie się leczy dzieci autystyczne i inne. Pies jest naprawdę sojusznikiem. Zwierzęta, może dlatego, że ja kiedyś chodziłam do klasy biologiczno-chemicznej, już wtedy mnie uczono, że nawet przed każdym zielonym liściem warto pochylić głowę. Natura jest bardzo mądra, ona wie, co robi i trzeba jej słuchać, nie dręczyć. Drodzy Państwo, zwierzęta można wychować lub nauczyć ich agresji, natomiast powiedzenie „zachowujesz się jak zwierzę” jest obraźliwe, ale nie dla człowieka, tylko dla zwierząt. Dziękuję za przybycie. Dzisiejszym gościem programu Bez Komentarza była pani Mieczysława Goździk. Dziękuję bardzo.